Stara Praga. I przenieść właśnie Warszawę do Krakowa, czy się da? Nie przenoście Warszawy do Krakowa. Stara wiara, stary papież, stary tramwaj. Warszawa Wileńska. I tam kierunek jest prosto do Angloameryki. Białystok, bo jak tam stoją Świadkowie Jehowy, to przecież oni po pracy będą musieli po prostu pojechać do Angloameryki. Białystok. Do Arki Noego, Arki Zbawienia, jako miejsca, które przetrwa, bo przecież zawsze jedno miejsce przetrwać mogło tylko, jak Arka Noego, prawda? A Sodoma i Gomora zostały zniszczone, czyli Warszawa i Łódź, Ohola i Oholiba. Bieda chodzi parami, proszę Państwa, nieszczęścia chodzą parami, nieszczęścia na własne życzenie, bo przecież mogli być w zgodzie z Panem Bogiem Jahwe, ale Żydzi nie chcieli się podporządkować. Oni prawo Boże potrafili do dołu, a swoje głupoty windykowali. Nie chcą tu w Warszawie bowiem czytać ani żadnej Biblii, Słowa Bożego, Pisma Świętego, ani żadnej Księgi Mormona, tych większych i grubszych ksiąg nie. Tylko wypociny, bzdury, książki, filozofię człowieka, który chciał pozbawić świat i siebie samego Boga i dlatego mamy ateizm w Warszawie. Warszawa ateistyczna. Dlatego, proszę Państwa, i ta wystawa przy cerkwi świętej Marii Magdaleny jest rewelacyjna, jak na Warszawę ateistyczną, więc niecodzienna.